Jak myślisz, a dlaczego akurat ty zostałeś nominowany? No i przede wszystkim, dlaczego akurat ty zostałeś najlepszy? Może dlatego, że jestem sympatyczny po prostu. Nie? No, znaczy, nie dowcipny? Jak najbardziej, jesteś sympatyczny. Od razu pogodny? Widać, po oczach widać, że sympatyczny z ciebie człowiek. Co nie, więcej? Nie wiem, cieszę się, że mnie wytypowano. Bardzo się cieszę, że wygrałem, to jest jasne, wiesz. No. 33 lata minęły, a pierwsza taka nagroda, także się, wiesz, no, jest mi bardzo miło, naprawdę, super, bardzo się cieszę. Rozumiem. Niezależnie od tego, czy się uważam, czy się nie uważam, nie uważam się, ale to nie o to chodzi. Wiesz, chodzi o to, że jest to takie bardzo miłe. Myślę, że wiesz, wsparcie internetowe, głosów fanów naszych, którzy są naprawdę wielką siłą, wiesz, tutaj zaważyło i bardzo im za to dziękuję. Mówisz 33 lata, w takim razie już sporo czasu grasz. Jak minęły te 33 lata? Tak. Nie no, wiesz, no, były momenty, że się dłużyło, ale ogólnie ostatnio szybko leci. Nawet nie ma czasu myśleć o tym, wiesz, ile tego było. Nawet nie jestem tak do końca pewien, czy to jest 33 lata. Może 34. Nie wiem. Nie wiem, szczerze mówiąc, nie, wiesz, nie ma czasu o tym myśleć, bo cały czas czekać. Za chwilę, za parę godzin idziemy na koncert do Zabrza, potem Kraków, Wrocław, także wiesz, no. Jest o czym myśleć, a nie, no, wiesz, to chyba najgorsze byłoby to, żeby siedzieć i zastanawiać się, ile to lat już minęło. Minęło 40, 50, zaraz będzie 50. Mówisz, że przed wami jeszcze sporo koncertów, a skąd czerpiecie energię na takie koncertowanie? Bo jednak no, trzeba mieć siłę, żeby wyjść na tą scenę. No, yerba jest, wiesz, jest kawa, są te witaminki. Nie, no wiesz co, nie wiem, no, jakoś tam skądś trzeba to wykrzesać. No. Nie ma już takie jak kiedyś oczywiście, że wiesz, można było zarwać parę nocy. Już tak, wiesz, to tak się nie kończy teraz. Teraz trzeba to oddać, że tak powiem, szybko. Natomiast to jakby nie ma znaczenia, wiesz, ważne jest to. Wiesz, co jest najgorsze w tym wszystkim? Najbardziej p***ne są podróże. W sensie jeżdżenie z tymi kolanami pod brodą. Koncerty to jest betko, to jest sama radocha. Dwugodzinne koncerty gramy, wiesz, naprawdę mogliby, ja przynajmniej chciałbym grać dłuższe. Ale tutaj to jest taki, wiesz, nasz wewnętrzny problem. Nie wszyscy chcą takie długie koncerty grać, natomiast to nie o to chodzi. Chodzi o to, że, wiesz, podróże, żeby była maszyna teleportacyjna, to od razu Nobel, od razu i dla zespołów rockowych.